Prezes Tuchwic w zamyśleniu stukał ołówkiem po pliku cienkich kartek zapisanych maszynowym pismem. – Przeczytałem pański memoriał, panie profesorze – mówił, nie podnosząc oczu na siedzącego po drugiej stronie biurka Dobranieckiego. – Przeczytałem i muszę panu powiedzieć, że stawia pan mnie w niesłychanie przykrej sytuacji – Oczywiście muszę się zgodzić z niektórymi argumentami pańskimi, ale zarówno pod względem prawnym, jak i osobistym nie mogę tu nic zrobić. Dobraniecki poruszył się na fotelu. Wybaczy pan, ale nie zrozumiałem. Na twarzy tuchwica zjawił się grymas zniecierpliwienia. Widzi pan, profesorze, ja się nie znam na tych waszych lekarskich rzeczach. Jestem finansistą i tu znam swoje zobowiązania. Otóż profesor Wilczur postąpił z nami bardzo fair. Postąpił jak gentleman. Oczywiście mógł nie przyjąć na siebie winy, mógł ją zwalić na internistkę, która nie zbadała Donata. Oczywiście wówczas miałbym prawo domagać się współodpowiedzialności właściciela lecznicy i sąd na pewno by to przyznał. Jednak wątpię, byśmy wówczas mogli odzyskać całą kwotę, a poza tym sprawa ciągnęłaby się latami. To pierwszy punkt. Winienem mu, jeżeli niewdzięczność, to przynajmniej stosunek również fair, ale chyba nie kosztem życia naszych pacjentów sarkastycznie wtrącił Dobraniecki. Oczywiście, jeżeli jest tak, jak pan mówi jak pan tu napisał, przyznaję, że profesor Wilczur powinien ustąpić, ale ja go do tego zmusić nie mogę. Zawarłem z nim umowę, na mocy której pozostaje on kierownikiem lecznicy, póki sam zechce. To drugie. Jest i trzeci punkt. Widzi pan, mam w stosunku do Wilczura obowiązek wdzięczności. Przed wielu laty leczył on moją matkę i wówczas uratował jej życie. W gabinecie zapanowało milczenie. Prezes powoli zapalił fajkę. Z tych wszystkich argumentów, odezwał się Dobraniecki, istotnym argumentem jest jeden: pańska umowa z Wilczurem. Ale i tu znajduje wyjście. Czy nie mógłby pan prezes pomyśleć o czymś w rodzaju emerytury? – Sądzę, że na takie rozwiązanie sprawy profesor Wilczur mógłby przystać, oczywiście e, pod pewnym naciskiem. – Ale ja nie mogę wywierać żadnego nacisku – zaoponował prezes. Dobraniecki zrobił pauzę. – Skoro towarzystwo, którego pan jest prezesem, jest właścicielem lecznicy… Musi panu zależeć na renomie tej lecznicy, bo renoma jest jej główną wartością. Z chwilą, gdy lecznica zacznie tracić opinię najlepszego zakładu tego rodzaju w stolicy, spadną też jej dochody, a zatem i obiektywna wartość. Rozumiem to dobrze, przyznał prezes. Dlatego też muszę zapewnić pana profesora, że Bynajmniej nie zamierzamy zatrzymywać jej dla siebie. Gotowi jesteśmy sprzedać ją pierwszemu reflektantowi, który się zgłosi. Sprzedać nawet z pewną stratą. Wzrok Dobranieckiego ożywił się. Za kilka miesięcy moglibyśmy o tym pomówić? Czy pan profesor? Zaciekawił się prezes. Dobranicki zrobił nieokreślony ruch ręką. Nie ja sam, nie rozporządzam takimi funduszami, ale spodziewam się znaleźć paru lekarzy, którzy weszliby ze mną do spółki. Naturalnie mogłaby być o tym mowa tylko wtedy, gdy kierownictwo przeszłoby w inne ręce. Niech pan mnie źle nie rozumie, prezesie. Nie zależy mi bynajmniej na tym, Bym to ja właśnie miał objąć dyrekcję. Chodzi mi przede wszystkim o bezpieczeństwo pacjentów i o utrzymanie na poziomie instytucji, której, no śmiało to mogę powiedzieć, jestem współtwórcą. Prezes wstał. Zastanowię się nad tym wszystkim, panie profesorze, i wkrótce dam panu odpowiedź. Będę jej oczekiwał z niecierpliwością. Usprawiedliwioną tym, że przedłużanie się obecnego stanu rzeczy doprawdy grozi poważnymi następstwami. Prezes odprowadził Dobranickiego do drzwi i znowu zagłębił się w swoim przepaścistym fotelu. Istotnie, sprawa ta miała dla nad nadwyraz przykry posmak. Gdyby to od niego zależało, gdyby nie był odpowiedzialny za finanse towarzystwa. Wolałby na to wszystko machnąć ręką i zostawić rzeczy ich własnemu biegowi. Nie podobał mu się Dobraniecki. Oczywiście wiedział, że jest to osobistość ogólnie uznana i szanowana. Uczony poważnej miary i człowiek odgrywający niemałą rolę w życiu towarzyskim Warszawy. Jednakże stosunek do profesora Wilczura wydał się prezesowi niesmaczny a może nawet nielojalny. Z drugiej wszakże strony o uszy prezesa nieraz się już obijały pogłoski potwierdzające dane zawarte w memoriale Dobranieckiego. Tego wieczora prezes Tuchwic opowiedział przy kolacji żonie całą sprawę i usłyszał taką radę. Mój drogi, najlepiej postąpisz, jeśli zobaczysz się z wilczuremi Rozmówisz się z nim otwarcie. Masz rację, przyznał. Zrobię to w przyszłym tygodniu. O złożeniu przez Dobranieckiego Memorialu w lecznicy wiedziano, gdyż przy jego redagowaniu brał udział kilku lekarzy, trzymających stronę autora. Oczywiście rzecz nie dała się utrzymać w tajemnicy, i wkrótce dotarła do wiadomości Wilczura. Wysłuchał tego w milczeniu. Uśmiechnął się, wzruszył ramionami i nic nie powiedział. Nazajutrz, w obecności kilku osób, zwrócił się do Dobranieckiego: Należy mi się krótki urlop, ponieważ właśnie nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Chciałbym prosić kolegę o zastępstwo, jeśli oczywiście nie ma pan innych planów. Żadnych, zostaje w Warszawie na święta. A pan wyjeżdża na długo? Na dwa, może na trzy tygodnie. Mam przynajmniej takie zamiary. Może do córki, do Ameryki? O nie, odpowiedział niechętnie Wilczur. To zbyt daleka droga. Przypomnienie Marioli sprawiło mu przykrość. Zmartwiliśmy się bardzo klopotami tatusia. Pisała Mariola, ale Leszek ma słuszność, gdy mówi, że to może i lepiej, że tatuś nie będzie się przepracowywał. W wieku tatusia trzeba już więcej dbać o swoje zdrowie niż o zdrowie innych. Dzięki Bogu nasza sytuacja materialna pozwala na to, by tatuś mógł odpoczywać. Leszek, który bawi obecnie za interesami Filadelfii, telefonował wczoraj do mnie i prosił, bym zapewniła tatusia, że będzie mu wysyłał co miesiąc tysiąc dolarów, a nawet i więcej, jeśli tatusiowi to nie wystarczy. Poza tym jednym ustępem list zawierał garść informacji o materialnym powodzeniu Leszka i o jakichś nieważnych sukcesach towarzyskich ich obojga. List ten głęboko zranił Wilczura. Jedyni bliscy mu ludzie uważali, że są wobec niego w porządku, jeśli zatroszczą się o to, by nie brakło mu pieniędzy. I oni też, jak klika dobranieckiego, uważali, że powinien wyrzec się swego umiłowanego zawodu, że nie jest już zdolny do pracy, że powinien ustąpić miejsca młodszym. Nie rozumieli tego, że dla niego wyrzeczenie się pracy byłoby gorsze od śmierci, że byłoby przyznaniem się przed światem i przed sobą do tego, że ani światu, ani sobie nie jest już potrzebny, że stał się rupieciem, od, zużytym narzędziem, które się po prostu wyrzuca na śmietnik. I to wtedy, gdy bardziej niż kiedykolwiek pragnie pracować, działać, być użytecznym.